Cześć, dzisiaj kolejna relacja z odbudowy Volkswagena Golfa 2. Powiemy Wam, co zostało wymienione, co zostało naprawione i ile to kosztowało. Na jakim etapie jest golf? W golfie, zaczynając od tyłu, zostaje wymienione amortyzatory kompletne. Tylnia belka została zregenerowana, hamulce wymienione na nowe. Z przodu zostały wymienione wahacze nowe, kompletne. Odnowione zwrotnice, wymienione łożyska i założone nowe hamulce. Do tego odebraliśmy koła z renowacji. Jeżeli chodzi o części nowe, jakie są ceny i czy są dostępne? Dostępność części jest bardzo duża. Wybór części tak samo. Jeżeli chodzi o przedział finansowy, możemy tutaj wybierać od najtańszych po te najdroższe. Wszystkie są dostępne. Jeżeli chodzi o takie sprawy jak amortyzatory z tyłu, amortyzatory z przodu, wahacze, hamulce, wszystko daliśmy nowe. Ceny są dosyć niskie. Przykładowo wahacz kompletny przedni kosztuje około 100-120 zł. Kompletny amortyzator ze sprężyną, z poduszką górną, z osłonkami kosztuje około 240 zł za sztukę. No i hamulce standardowo na tarcze kosztują od 60 zł. Klocki od 50 naprzód. Z tyłu bębny z łożyskami około 70 zł. Szczęki na tył, cylinderki też to jest jakiś koszt. Zestawem montażu około 100 zł komplet. A jak wygląda odnowienie pozostałych części? W tym przypadku odnowienie pozostałych części też nie jest zbytnio kosztowne. Dam takie przykłady, na przykład tylnia belka, jeżeli chodzi o piaskowanie wraz z lakierowaniem takiej belki, to jest koszt około 150 zł. To jest malowanie proszkowe z piaskowaniem. Jeżeli chodzi o przednie zwrotnice, też wypiaskowaliśmy je i wylakierowaliśmy proszkowo. Koszt tego zabiegu to około 50 zł od sztuki, piaskowanie z lakierowaniem. Wiadomo, do tego trzeba dać nowe piasty, łożyska i tak dalej. Jeżeli chodzi o same felgi zapłaciliśmy, sami wyprostowaliśmy sobie je, natomiast oddaliśmy do piaskowania i do lakierowania proszkowego. Za komplet takich felg to jest przedział między 400-600 zł w zależności od zakładu, z którego będziemy korzystać. Co tam jeszcze piaskowaliśmy? Zaciski przednie. Też koszt jest piaskowania około 30 zł za zaciski plus lakierowanie około 60 zł za zaciski. Co teraz dzieje się z golfem? Golf teraz został oddany do zakładu lakierniczego. Będzie teraz zdemontowane, będą zderzaki i tak dalej. Będzie rozszlifowany lakier, no i czekamy na informację, jaki jest stan faktyczny karoserii po zdjęciu warstwy lakieru. Czego możemy się spodziewać w następnym odcinku? W następnym odcinku postaramy się przedstawić Wam jakąś krótką relację z lakierowania Golfa, czyli jaki jest tam stan karoserii po rozszlifowaniu, co nowego doszło. I porozmawiamy też coś o kosztach takiego lakierowania samochodu. Dzięki za relację, cześć. Dzięki za poświęcony czas, pozdrawiamy i zapraszamy na kolejne odcinki.